Powiat Policki po raz drugi wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja 7, rozwój stref przemysłowych na przebudowę jednego z najważniejszych ciągów komunikacyjnych na terenie Polic. W ramach inwestycji przebudowana miałaby zostać droga powiatowa w ciągu ulic Cisowej oraz Nadbrzeżnej, a także droga powiatowa w ciągu ulic Asfaltowej i Wojska Polskiego oraz Plac Chrobrego w Policach. To jest powtórzenie tego wniosku, który złożyliśmy rok temu. I przypomnę Państwu, że właśnie rok temu gmina Police dostała duży grant, bo to 250 milionów złotych. I to, powiedzmy sobie szczerze, trochę wykluczyło możliwość pozyskania z tego funduszu dla powiatu polickiego pokaźnych pieniędzy, bo to jest 80-90 milionów złotych. Realizacja planowanej inwestycji mogłaby potrwać nawet od 24 do 36 miesięcy. Co ważne, z perspektywy mieszkańców ulic Nadbrzeżnej i Cisowej, ewentualne pozyskanie przez powiat policki środków na tę inwestycję pozwoli również dokonać przebudowy tego newralgicznego odcinka drogi powiatowej. Dotyczyłaby wtedy również Nadbrzeżnej i Cisowej, ulicy Asfaltowej, Wojska Polskiego, z rondem przy połączeniu ulicy Piłsudskiego, Wojska Polskiego i Asfaltowej. Powiat Policki już kilka lat temu przygotował koncepcję przebudowy drogi Piłsudskiego z uwzględnieniem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Dębowej i Asfaltowej. Konsultowaliśmy to z radami osiedla, z gminą Police, więc cała ulica Piłsudskiego poprzez tworzenia większych i mniejszych rond. Dziś SKM-ka jest głównym takim zadaniem, które realizuje gmina Police z małym udziałem 700 tysięcy złotych powiatu polickiego jako partnera w projekcie, ale bez wątpienia najbliższe lata to szukanie rozwiązań. Głównym celem inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie układu drogowego jest zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny obiektów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych oraz tereny portowe. Powiat Policki otrzymał kwotę 100 tysięcy złotych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na działania przeciwko uzależnieniom. Program, który planowany jest do realizacji między wrześniem a grudniem tego roku, taki trochę pilotażowy, Powiat Policki przeciw uzależnieniom. Chcemy wesprzeć młodzież, rodziców, nauczycieli w walce z uzależnieniami, bo jest to problem społeczny. Powiat Policki będzie realizował projekt na terenie wszystkich czterech placówek edukacyjnych, dla których jest organem prowadzącym. Będziemy pracować nad tym, żeby pomóc wszystkim zainteresowanym w walce z uzależnieniami. Z każdym uzależnieniem, z jakim mamy do czynienia we współczesnym świecie, oczywiście narkotyki i środki odurzające na pierwszym miejscu. Projekt zakłada spotkania specjalistów ze wszystkimi uczniami klas 7 i 8 szkół podstawowych w Zespole Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie, a także w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. Ich rolą będzie m.in. uświadomienie skutków wynikających z zażywania narkotyków i środków odurzających, a także skutków prawnych. Ponadto odbędzie się szkolenie nauczycieli, których zadaniem będzie codzienne wsparcie młodzieży w walce z uzależnieniami. Planujemy dwie duże konferencje dla rodziców i dla nauczycieli, żeby uświadamiać i jeszcze raz uświadamiać. Powiat Policki realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno, etap drugi, miejscowość Stobno. Tym razem remontem zostanie objęta sama miejscowość Stobno. Droga po tej inwestycji zyska zupełnie nowy charakter. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stobno na odcinku około kilometra, począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin-Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową Dołuje-Stobno. W ramach inwestycji wybudowane zostaną również chodniki, dokończona zostanie ścieżka rowerowa, która została wybudowana w pierwszym etapie inwestycji. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, odwodnienie drogi, no i przede wszystkim zostanie kompletnie przebudowana dotychczasowa jezdnia na terenie miejscowości. Wartość inwestycji wynosi ponad 11 milionów złotych, z czego blisko 5 milionów złotych powiat policki pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład i nieco ponad 5 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład w realizację inwestycji przekazała również gmina Kołbaskowo. Termin realizacji inwestycji wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace rozpoczęły się w miniony poniedziałek, 11 września. Wykonawca, wprowadzając czasową organizację ruchu, zamknie ruch na terenie miejscowości. Mieszkańcy będą się poruszać objazdem poprzez drogę gminną, która
połowie miejscowości prowadzi w stronę Bendargowe. Umożliwiony zostanie dojazd dla mieszkańców do swoich nieruchomości. Zmiana organizacji ruchu nie wpłynie również na działanie komunikacji miejskiej. W poniedziałek 4 września uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2023-2024. Powiat Policki jest organem prowadzącym dla 4 placówek oświatowych. Oficjalne uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego z udziałem przedstawicieli władz powiatu polickiego odbyły się w Zespole Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach. Istotą tego wszystkiego, co będziecie tu robić, to jest to, żebyście jak najbardziej produktywnie, jak najbardziej dla siebie, dla swojej przyszłości, dla swoich rodziców, którzy są zatroskani i myślą o waszej przyszłości, żebyście ten czas wykorzystali. Nowy rok szkolny zainaugurował zgodnie z tradycją najmłodszy uczeń szkoły, który dzwoniąc dzwonkiem dał znak do rozpoczęcia nauki. Witamy bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy wybrali tę szkołę i dziękujemy za to. Spędzajcie ten czas dobrze, dobrze dla was. Cieszcie się sobą. Uwierzcie mi. To bardzo szybko minie. Nawet nie wiecie jak szybko. Dlatego też wykorzystujcie nie każdy dzień, każdą minutę bycia razem. Po prostu podkreślam, cieszcie się, że możecie być razem. W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego udział wzięli zaproszeni goście, w tym starosta Policki Andrzej Bednarek, wicestarosta Policki Joanna Napiwocka, przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski i naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach Agnieszka Bąk. W sobotę 2 września schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dobrej świętowało swoje 10-lecie funkcjonowania. Oficjalne uruchomienie schroniska nastąpiło 16 grudnia 2013 roku. Mimo iż schronisko powstało w 2013 roku, to już w 2008 roku rozpoczęto prace związane z tworzeniem placówki. Porozumienie dotyczące współpracy przy jego powstaniu i w następstwie prowadzenie podpisano pomiędzy gminami Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police i Dobra. Wszystkie gminy, w tym także powiat, bardzo chętnie partycypują w kosztach utrzymania, bo wszyscy, zarówno wodarze, jak i mieszkańcy, zdajemy sobie sprawę, że takie miejsce jest bardzo potrzebne. W imprezie z okazji 10. urodzin udział wzięli mieszkańcy powiatu polickiego, zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz samorządowych. Powiat Policki reprezentowali starosta Policki Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwocka, przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, wiceprzewodniczący Janusz Szwyt oraz radny Rady Powiatu w Policach Siwan Fate. My z budżetu bezpośrednio cyklicznie od kilku lat przekazujemy grubo ponad 100 tysięcy złotych rocznie, ale przy narodzinach całej inicjatywy to myśmy ją animowali. Na forum samorządowym powiatu polickiego pojawiła się inicjatywa. Pani Teresa poinformowała nas, że otrzymuje teren z Agencji Mienia Wojskowego, że może byśmy coś podziałali i myśmy byli przy narodzinach. Także jesteśmy cały czas zaangażowani. Rolę gospodarza wydarzenia pełniła dyrektor schroniska Katarzyna Hermanowicz. Tradycyjnie w przedostatni weekend sierpnia na Polanie za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach odbyła się kolejna edycja Dzikiego Weekendu zorganizowanego przez Klub Biegowy Dzik Police. Festiwal biegowy Dziki Weekend to 3-dniowa impreza biegowa, podczas której zawodnicy rywalizują podczas nocnego biegu szlakiem dzika oraz ekstremalnego dzikobiegu. To również przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków i Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych. Organizatorzy przygotowali również specjalne trasy dla najmłodszych uczestników oraz uczestników marszu Nordic Walking. Nagrody zwycięzcom wręczali m.in. przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, wicestarosta Policki Anna Napiwocka, burmistrz
Metropolis Władysław Diakun, zastępca burmistrza Jakub Pisański oraz dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej, generał brygady Roman Łytkowski. Organizatorem wydarzenia był klub biegowy Dzik Police, a partnerem i sponsorem biegów między innymi Powiat Policki.